Państwa, czarna porzeczka zawiera dużo, wiele witamin C. Ja spróbuję jako pierwszy. Pyszne. Spróbuję jedną kiść. Ja może wybiorę sobie o to. I to. Tyle wystarczy. Tak też. Dobre? Skosztujmy. Myślę, że bardzo dobre. Bardzo dużo witaminy C. Na więcej. Wiele. Mnóstwo. Jedynie więcej zawiera dzika róża, owoce dzikiej róży, ale... Nagramy też po ale owoce dzikiej róży nie są tak dostępne jak witamina C, którą można bezpośrednio spożywać. A dzika róża zawiera tato witaminę C? Tak. Najwięcej. Tylko owoc dzikiej róży nie jest tak smaczny. Ta dostępność witaminy C bezpośrednia nie jest taka. Herbata z dziką różą jest dobra. No dokładnie, dodaje się właśnie, brawo, dodaje się dzikiej róży do herbatek, żeby zwiększyć ja piłem. Ilość witaminy C, jak również zwiększyć także no jakieś walory smakowe dodać. Spróbujemy wiele i resztę po filmie jeszcze. Okej. Jeszcze trochę nagramy. Jak smakuje? Przepyszne. Brawo. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Pa, pozdrawiam.